Cześć, witam was. Wykłady teoretyczne w ośrodku czy może nauka na własną rękę systemem e-learningowym? Co lepsze? Często pytacie się przy zapisywaniu na kurs prawa jazdy, co jest lepsze? Czy lepiej chodzić na wykłady, czy uczyć się samemu w domu? No Generalnie każdy z tych sposobów na przyswojenie teorii ma swoje zalety i wady. Jeśli chodzi o chodzenie na wykłady, to zalet jest mnóstwo. Po pierwsze, przede wszystkim macie kontakt z wykładowcą. Możecie na bieżąco zadawać pytania, jeżeli czegoś nie rozumiecie. Po drugie, macie kontakt z innymi kursantami. Często podczas wykładów y, uczestnicy zadają pytania wykładowcy i rozpoczyna się rozmowa, co prowadzi do dyskusji i rozpatrywania różnych punktów widzenia. Po trzecie, na wykładach, oprócz wiedzy teoretycznej, otrzymujecie dużą dawkę wiedzy praktycznej, czego często w książkach już nie przeczytacie. Wykładowca przytacza często przykłady z różnych sytuacji na drodze. Pokazuje i uczula, jakie błędy popełniają kierowcy i na co tak naprawdę osoby, które zaczynają się uczyć przepisów ruchu drogowego, mają zwracać uwagę. Po czwarte, na zajęciach omawiane są szczegółowo zasady przebiegu egzaminu teoretycznego i praktycznego. Owszem, możecie to wyczytać z książki, ale już nie wyczytacie, jak wygląda taki egzamin od tzw. kuchni. Po piąte, na zajęciach można zauważyć, jak wiele osób robi notatki, a ci, co nie, notują, też nagle zaczynają notować, dzięki czemu dużo lepiej przyswajają nowe informacje. Do tego wystarczy niewielka praca w domu z książką oraz pytaniami egzaminacyjnymi. I egzamin zdany bez problemu. I tu mała wzmianka na temat egzaminu wewnętrznego. Niektórym może wydawać się to dziwne. Po co właściwie ten egzamin wewnętrzny? I tak będę zdawał w wordzie. Egzamin wewnętrzny jest dla Was. To sprawdzenie samego siebie. Pokazuje Wam, czy rzetelnie przepracowaliście okres, kiedy były wykłady i przyłożyliście się. Nauce w domu. Naprawdę, często widzę u osoby takiej zdającej egzamin wewnętrzny taką szczerą radość, że nie poszło na nic, na marne ta nauka. I ja naprawdę jestem też również mega dumny. Dlaczego? No, bo wiem, że jak zdaliście egzamin wewnętrzny, to bez problemu zdacie egzamin teoretyczny państwowy. I to jest regułą. To są te same pytania, jakie później macie na egzaminie państwowym. A czy są wady zajęć takich stacjonarnych? Jasne, jak coś ma zalety, to i ma wady. Wada to przede wszystkim czas. Każdy z nas ma swoje życie prywatne. i Jeśli się decydujecie na uczęszczanie na wykłady w ośrodku, to musicie wygospodarować część ze swojego cennego czasu na takie zajęcia. U nas wykłady odbywają się trzy razy w tygodniu. Poniedziałki, środy i czwartki od godziny 17. Przy czym na pierwsze spotkanie należy przyjść na godzinę 16.30. Całość teorii to jest 7 spotkań, więc całą teorię zaliczacie... W dwa tygodnie. Kolejną wadą w pewnym sensie może być też czas poświęcony na dojazd do ośrodka, aczkolwiek nasza sala wykładowa mieści się w samym centrum Rzeszowa, blisko dworca PKP i PKS, co na pewno jest ważne dla osoby, która podczas kursu musi jeszcze korzystać z innych środków transportu niż własny samochód. Przejdźmy teraz do e-learningu. Jeżeli decydujecie się uczyć przepisów sami, korzystając z systemu e-learningowego, to też jest to jakiś pomysł zwłaszcza w tych czasach, jakie teraz mamy. Platforma e-learningowa online, do której dostęp macie z każdego miejsca, gdzie jest internet, podzielona jest jakby tak na trzy części. Pierwsza część to kurs. Przepisy omawiane są przez lektora. Druga część to testy, oczywiście z oficjalną bazą pytań. Uczycie się, odpowiadacie na kolejne pytania, a postęp nauki może podglądnąć zdalnie Wasz wykładowca. Ostatnia część to przykładowe egzaminy, tak abyście wiedzieli jak wygląda taki egzamin państwowy w Wordzie. A jakie są zalety takiej nauki? To przede wszystkim to, że uczycie się kiedy Chcecie, nie musicie dojeżdżać na wykłady, możecie zdać egzamin teoretyczny państwowy dużo szybciej, chociaż to akurat może być wadą, bo uczycie się tylko pytań jak najszybciej, nie zaglądacie w książkę, a nawet nie słuchacie lektora, to znaczy przyswajacie tylko pytania, ale czy wiedzą? A czy są wady takiej nauki eksternistycznej? Tak. Uczycie się y, suchych, czystych przepisów omawianych przez lektora, nie macie możliwości zadawania pytań wykładowcy, tak jak to y, czynicie podczas wykładów stacjonarnych. Nie macie kontaktów bezpośrednio z innymi kursantami, no i często brakuje wam samodyscypliny. I czasu w domu na naukę przepisów i pytań. Jest to forma nauki dla osób samozdyscyplinowanych. Podsumowując, to jest wyłącznie moja osobista ocena. Zawsze, ale to zawsze wykłady będą dla mnie lepsze niż nauka zdalna za systemem e-learningowym, ale to wy sami musicie zdecydować co wybrać. Pamiętajcie, nauka przypisów to nie jest nauka na 3 razy Z. Zakut zdać zapomnieć. To nauka na całe życie, to długotrwały proces wymagający chęci zainteresowania, systematyczności, zrozumienia, dojrzałości, odpowiedzialności i ciągłej aktualizacji waszej wiedzy. Jeśli podejdziecie w sposób nieodpowiedzialny teraz do tych tematów, to kiedyś może to do was wrócić z różnymi skutkami, nawet tymi tragicznymi. Ja stawiam na wykłady, a ty?